Witajcie w kolejnym odcinku na kanale SciFan. Dziś porozmawiamy o zaskakującym fenomenie, który dotyczy tajemniczej firmy Bitboom. Ta firma zyskała w ostatnich latach ogromną popularność na całym świecie, ale to, co dzisiaj przedstawimy, to historia, której chcielibyście uniknąć. Przygotujcie się na rollercoaster emocji i ogromną dawkę wiedzy. Wiesz, Bitboom to firma, która wydaje się oferować niezwykle korzystne warunki handlowe, ale w rzeczywistości kusi obcokrajowców. Nie tylko niewłaściwymi obietnicami, ale także zaawansowanym sprytem. Oto, co dzieje się w tej opowieści. Bitboom wie, że obcokrajowcy często napotykają na bariery językowe i kulturowe. I to właśnie te barierki pozwalają im działać na skalę globalną. Kropek wszystko zaczyna się od obietnic, które wydają się zbyt piękne, by były prawdziwe. Bitboom oferuje setki lwów zysku w ciągu kilku dni. To kuszące, prawda? Ale to, co się dzieje naprawdę, to ukryte koszty i zawiłe umowy, które przekształcają te lwów w lwów. O, zgroza, tylko kilka lwów. Wspólnikom Bitboom to się jednak bardzo opłaca. No cóż, widzicie, tu zaczyna działać przekonanie psychologii. Ludzie są bardziej narażeni na oszustwa, gdy mierzą się z barierami kulturowymi i językowymi. Dlatego tak ważne jest, aby zawsze zachować zdrowy sceptycyzm i sprawdzić, z kim mamy do czynienia. W dzisiejszym świecie, gdzie przechodzimy od tradycyjnych metod do nowoczesnych technologii, ryzyko oszustw i problemów wciąż jest obecne. Naukowiec, pamiętajcie, że dostęp do informacji i wiedzy może pomóc w ochronie waszych interesów. To nie jest koniec historii, ale początek waszej osobistej przygody w odkrywaniu, jak nie dać się oszukać. To była kolejna odsłona SciFan. Miejcie się na baczności, eksploratorzy wiedzy. Życzymy wam fascynujących odkryć. Do następnego razu.